Dziś opowiem Wam o rzeczy, o której prawdopodobnie nie powie Wam żaden trener. Problem, który często bagatelizujemy, a to on może powodować właśnie to, że masz nieestetyczny, wystający brzuch. W mojej serii filmów o odchudzaniu z brzucha, gdzieś na górze w karcie pojawi się link do tej serii, koniecznie obejrzyjcie je najpierw. W tamtej serii często w komentarzach pisałyście mi, że macie bardzo wystający brzuch, mimo tego, że jesteście szczupłe, że się odchudzacie, że robicie brzuszki, mimo tego, że nareszcie ciała, no wszystko jest ok, ale ten wystający brzuch, co się z tym brzuchem nie tak? Już sobie wykluczyliśmy, że to nie jest tkanka tłuszczowa, jeśli wykluczyliśmy sobie, że to nie są żadne problemy gastryczne, że na otyłość metaboliczna, wszystko jest ok, ale cały czas ten wystający brzuch, to być może to nie jest problem samego brzucha, ale po prostu pewnej, no niestety popularnej dzisiaj wady postawy. Tym bardziej, jeśli często doskwiera Ci ból dolnej części kręgosłupa, tej lędźwiowej czy też krzyżowej, podczas na przykład długiego stania, podczas wykonywania niektórych ćwiczeń, takich jak chociażby przysiad, podczas na przykład chodzenia na szpilkach, czasem nawet podczas siedzenia może się pojawić ból w tej właśnie części kręgosłupa, to tak, prawdopodobnie masz problem z miednicą. Pamiętajcie, że kręgosłup jest naszym centrum dowodzenia, ok? I jakiekolwiek wady postawy mogą wpływać bardzo negatywnie na całe nasze ciało, bo to kręgosłup trzyma nas w pionie, to kręgosłup jest w sumie no, najważniejszym, wszystkie nerwy znajdują się właśnie tam i jakiekolwiek uszkodzenie kręgosłupa, nawet bardzo delikatne, po bardzo długim czasie, kiedy on się zacznie się ścierać, kiedy bardzo długo będzie źle ustawiony, może mieć nieodwracalne skutki. Więc bardzo ważne jest odpowiednie ćwiczenie tego kręgosłupa, dbanie o prawidłową postawę, wykonywanie ćwiczeń, rozluźnianie, odpowiedni odpoczynek. No, masa rzeczy, które poprawiają nasz komfort życia, które może nie wydają się super komfortowe, no bo komu chciałoby się ćwiczyć, komu chciałoby się robić jakieś ćwiczenia rozluźniające, wzmacniające kręgosłup, gorset mięśniowy, ale to jest kluczowe i za ileś tam lat, albo może już nawet teraz, możecie odczuć skutki właśnie złego ustawienia tego kręgosłupa. Druga sprawa jest taka, że jeśli mamy jakiekolwiek wady postawy, to po prostu ćwiczymy mniej efektywnie. Właśnie to złe ustawienie miednicy, o którym zaraz dokładniej opowiem, może powodować, że będziemy ćwiczyć no po prostu z mniejszym ciężarem, bo będzie nas bardzo bolało. To się przekłada na to, że po prostu mniej chudniemy, bo robimy mniej efektywny trening. No i po trzecie, wszelkie wady postawy powodują to, że nasza sylwetka wygląda po prostu gorzej. Właśnie wady kręgosłupa, to, że jesteśmy zgarbieni, powoduje, że wydajemy się po prostu tacy bardziej krępi. Spójrzcie sobie, wystarczy, że staniecie przed lustrem i się wyprostujecie, pierś wypchniecie do przodu, spowodujecie, że to ciało się robi po prostu dłuższe, a jeśli robi się dłuższe, to autentycznie wydajemy się szczuplejsi, zgrabniejsi, poruszamy się lepiej. Tak więc warto także dbać o nasz kręgosłup, warto dbać o te mięśnie gorsetu, o ten gorset mięśniowy oplatający nasz kręgosłup, bo to po prostu przynosi od razu skutki związane z tym, jak wygląda nasza cała sylwetka. Otóż czym jest owo magiczne zawijanie miednicy, zawijanie bioder? Mówiąc bardzo dosadnie, to jest taki ruch biodrami, który robi mężczyzna podczas seksu. Nie mówię teraz o zawijaniu miednicy w przysiadzie, to jest błąd, tylko o zawijaniu miednicy jakby nie w przysiadzie, stojąc. Wtedy zawijanie miednicy jest jak najbardziej ok. Ale o tym, o buttwingu i o przysiadach będzie oddzielny filmik, więc pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, bo na pewno wtedy dostaniecie powiadomienie, jak taki film się pojawi. Ale wracając do miednicy. To, co widzicie teraz, to jest po prostu zła postawa. I niestety taką postawę ma wiele z nas. Jest to spowodowane tym, że bardzo dużo siedzimy, prowadzimy taki, a nie inny tryb życia. Mamy skrócone zginacze stawu biodrowego, to są te właśnie tutaj mięśnie, przez co miednica jest wypchana do przodu i właśnie te skrócone mięśnie, mięśnie zginacze bioder, powodują, że odcinek lędźwiowy jest przeciążony, mięśnie brzucha są rozciągnięte, pośladki są nienapięte, są rozluźnione. No i teraz zobaczcie. Zawijanie miednicy to nic innego jak właśnie taki ruch. Wtedy rozciąga się odcinek lędźwiowy kręgosłupa, pośladki się spinają, brzuch się napina. W taki pozie nasz brzuch jest płaski i napięty, pośladki i mięśnie brzucha też napięte i właśnie odciążony ten
odcinek kręgosłupa. Takie podwijanie miednicy jest super ćwiczeniem samym w sobie, które warto powtarzać, kiedy gdzieś stoimy. Wystarczy naprawdę niewielki ruch, parę milimetrów, ale tak, żeby poczuć. Poczuć to, jak się spinają pośladki, poczuć, jak brzuch się lekko napina, a plecy robią się proste. I właśnie to jest bezpieczna pozycja w trakcie ćwiczeń i ćwiczenie samo w sobie, które możemy robić stojąc w kolejce albo jadąc autobusem. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby nauczyć się tego ruchu i może z początku to się będzie wydawało wręcz niewykonalne, zwłaszcza jeśli macie hiperlordozę jak ja. Da się, to jest kwestia wyćwiczenia i kontroli, a najlepiej jeśli wybierzemy się po prostu do dobrego trenera lub fizjoterapeuty, który nam skontroluje, co jest nie tak. Skąd w ogóle taka powszechność tego problemu? Skąd taki problem u nas? No nie oszukujmy się, prowadzimy siedzący tryb życia, a siedzenie w ogóle jest bardzo nienaturalną dla nas postawą. Najczęściej siedząc nie napinamy tego brzucha, tylko siedzimy zgarbieni, bo tak nam wygodnie. Albo mamy źle ustawiony monitor, źle zorganizowane miejsce pracy, przez co siedzimy źle. Siedzimy na krześle, które też nie wymusza jakiejkolwiek na nas pracy. To wszystko razem połączone powoduje właśnie, że później mamy problem na siłowni, mamy problem podczas biegania, mamy problem, bo nie jesteśmy w stanie osiągnąć tej dobrej, poprawnej postawy. Coś nas boli, coś nam dokucza, wydaje nam się, nie wiem, może pójdę na basen, może coś pójdę na jeden masaż. Nie, jednorazowe ćwiczenie, jednorazowy masaż nam nie pomoże. Tutaj tak samo jak z dietą, trzeba po prostu zmienić nawyki. Dajcie mi znać, jeśli chcecie kolejne filmy właśnie o tej miednicy, czy o rozluźnianiu, czy jakieś ćwiczenia wzmacniające, naprawiające te szkody, które sobie zrobiliśmy. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, no i oczywiście kliknąć dzwoneczek. Zajrzyjcie w moje pozostałe social media, no i standardowo widzimy się w kolejnym filmie.